A mówili, chcesz przeżyć weekend z Bogiem? To idź do kościoła. Witamy serdecznie, jest poniedziałkowy odcinek i dziś będziemy mówić o tych rzeczach, które was bulwersują. Dziś będziemy mówić o tych rzeczach, które was dotykają głęboko waszego serca. Dziś będziemy mówić o prawdziwej kontrowersji, która zawładnęła światem krakowskim, która go chwyciła, przekręciła, wytarmosiła, potem oddała takiego zmemłanego. Bardzo dobrze to ująłeś. Pan Twaróg, pracownik były Muzeum Historycznego Krakowa. Ja jeszcze tą sytuację znam, jak był obecnym. Tak, jest człowiekiem, który ma na swoim ciele kilka tatuaży. I co jest zabawne, artykuł na temat, który go ilustruje, pokazuje go, gdzie nie widać żadnego tatuażu. Właśnie, to mnie zastanawia, bo ja nie wiem, ile pan Twaróg ma tych tatuaży. Dlaczego mówimy o tym panu? Yep. On jako pracownik tego Muzeum Historycznego Krakowa trafił na pewien list, który został wysłany od wszystkich innych pracowników tego do muzeum. Do szefa. Do szefa tego muzeum. I on zobaczył zupełnie przypadkiem ten list gdzieś tam i ja widziałem pierwszy raz tą sytuację w zeszłym tygodniu chyba. Tak, ktoś rzucił ten list na Facebook. On rzucił. A on zrobił zdjęcie normalnie telefonem tej kartki papieru. I ten list dotyczy bezpośrednio jego. Ale to jest bardzo merytoryczny list, bo jest od merytorycznych pracowników Muzeum Historycznego Krakowa. Oczywiście. 17 pracowników podpisało merytorycznych, się, ale anonimowo napisało list, w którym kwestionuje kompetencje pana Twaroga względem tego, czy może pracować w tym muzeum. Bo spośród tamtych pracowników jest wielu takich, którzy są dużo bardziej przygotowani do pełnienia funkcji, którą piastował pan Twaróg. Mhm. Jednak to on pełni właśnie te funkcje. I to były, powiedzmy, pierwsze 4 linijki tego tekstu, który był na całą stronę A4, bo potem przechodzimy do meritumu sprawy. Ten akapit główny. I ten akapit główny, który jest w tym liście również zawarty, on dotyczy czegoś dużo ważniejszego niż kompetencje. Tak, bo zastanówcie się, kiedy przyjmujecie kogoś do pracy, na przykład przyjmujecie mechanika do zakładu mechanicznego, przecież nie jest najważniejsze to, czy on dobrze naprawia samochody. Tylko... Kiedy przyjmujecie fryzjera do zakładu fryzjerskiego, nie jest najważniejsze to, czy on robi dobrze fryzury, ale najważniejsze w tych wszystkich profesjach. Jest to, żeby nie miała tatuażu. Może pan Twaróg faktycznie był niekompetentny. Nie znam pana, może tak być, że był bardzo niekompetentny. Oczywiście, przez tatuaże mu przeszło. No właśnie. Z dupy na szyję tak zwane, no. Ten tusz, który wciąga tatuażami, on jest wcześniej poświęcany ku czci szatana. On wciąga krew, on przechodzi do krwi i do limfy, a potem całym krwioobiegiem aż do mózgu. I on zakaża i mózg, i serce. I wtedy my oddajemy siebie niejako szatanowi. Cały ten akapit był poświęcony temu, że osoba, która ma tatuaże, nie powinna pracować w takim muzeum historycznym. I to jest właśnie zasadność tego listu. Ten pan powinien być zwolniony. W artykule, który czytaliśmy, było kilka przykładów zawodów, profesji, w których nie można mieć tatuaży. To jest totalnie nieopisane w żadnym prawie, ale jest tak zwyczajowo ustalone, że ani lekarz, ani adwokat. Dlaczego? Ja bym bardzo chętnie skorzystał z usługi adwokata, który ma tutaj taką kotwicę. Wie, że życie do śmierci. W łacinie, albo tutaj po arabsku takie te znaczki. Tutaj hebrajski taki wielki napis. Jesteś tak wielki, jak twoje serce. No witam, to sprawa spadkowa. Wiedzą państwo, no jest ten problem. Coś mi gorąco tutaj. Co myślisz na przykład o tatuażu w niewidocznym miejscu? Takim, że wiesz o nim tylko ty i twoja żona. Bo nikt cię tak nie zna jak twoja żona. Myślę sobie, że... No, co myślisz? Na przykład wiele osób ma tatuaże gdzieś powyżej tej linii... Dokładnie powyżej tej linii. Albo poniżej. Koszuli. Znamy ludzi, którzy mają poniżej. Nie wiem, ale wiele osób tu bodaj, bo tu ta część zwykle, jeżeli się idzie do pracy, to ma się długi rękaw, więc to i tak jest zasłonięte. Więc na przykład tutaj mając tatuaż, jest spoko. I dajmy spokój ludziom, którzy mają tatuaże. Nie, absolutnie. Jeszcze raz powtórzę. Aha. Są to osoby, które mają bezpośrednią łączność z kościołem wyznawców szatana, tak zwanym kościołem szatanistycznym. Tacy ludzie, nawet nie wiem, czy nie oni ma powinni dla chodzić, miejsca. Oni powinni chodzić po ziemi, czy nie? Nie ma miejsca. Bo kto bezcześci swe ciało? Po co? Dlaczego? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie poza anteną. Tymczasem dziękujemy państwu. Bardzo serdecznie. I widzimy się już jutro. Widzimy się już jutro. Mam nadzieję bez tatuaży. Mam nadzieję bez tatuaży, więc bądźcie... Lekko stronniczy.